maju po raz kolejny odwiedziliśmy Egipt i wracamy do historii, która korzeniami sięga starożytnych czasów. Historia faraonów przeplata się z różnorodnością miast, które zwiedziliśmy i wciąż odkrywamy coś nowego. Kair, Giza, Memphis, Aleksandria i nurkowanie w Morzu Czerwonym to miejsca, które zobaczymy w naszej relacji z tej wycieczki. Zapraszamy na film Anna i Zbysław. Tereny Kairu, obecnej stolicy, zamieszkiwane były od czasów neolitu, to jest 3400 lat przed naszą erą. Szacuje się, że obecnie może mieszkać w mieście około 25 milionów mieszkańców. To największe miasto Afryki. Kair swoją nazwę otrzymał od planety Mars, której arabska nazwa brzmi Al-Quahira. To miasto wielkich kontrastów. To nie tylko tysiące minaretów stawianych przy meczetach, z których muezin 5 razy dziennie nawołuje wiernych na modlitwę. To plątanina niekończących się uliczek, przy których tłoczą się ludzie, w sklepikach, kioskach, w których można kupić właściwie wszystko. Tutaj też można zobaczyć, jak robione są wyroby rzemiosła artystycznego. Niestety Kair to także enklawy slumsów, but skleconych z desek, blachy czy tektury. Dzielnice biedoty są też w zabytkowych cmentarzyskach. To tak zwane miasto umarłych. W takich dzielnicach mieszka około 3 miliony ludzi. Kair to metropolia, która nigdy nie zasypie. Natężenie ruchu ulicznego pozostaje podobne w ciągu dnia, jak i nocy. Nie widzieliśmy w nocy, ale możemy potwierdzić, że w ciągu dnia hałas jest bardzo uciążliwy, a zasady ruchu drogowego są co najmniej kontrowersyjne. Używanie kierunkowskazów oraz świateł jest opcjonalne. Obowiązkowe jest natomiast używanie klaksonów przed każdym manewrem. Jednym z miejsc, które odwiedziliśmy w ramach wycieczki do Kairu, była Cytadela Saladyna. Saladyn to średniowieczny sułtan Egiptu z XII wieku. Polecił zbudować na wzgórzu Mukattam w Kairze fortecę do obrony przed krzyżowcami. Postać Saladyna wskazuje się też jako głównego islamskiego bohatera walk o Ziemię Świętą. Budowa fortecy trwała do 1238 roku. Jego następcy rozbudowali twierdzę, która stała się siedzibą egipskich władców, a później również rządów, aż do śmierci w 1848 roku Muhammada Alego. Muhammad Ali, wicekról Egiptu, prowadził wiele wojen, których celem było przekształcenie Egiptu w imperium. Przeprowadzał reformy rolną, administracyjną i edukacyjną na wzorcach europejskich dzięki centralizacji władzy. Z czasem Cytadela przekształciła się w spore średniowieczne miasto. Aby zapewnić dostateczną ilość wody dla mieszkańców i zwierząt, wybudowano na Nilu kilka kół wodnych, z których dostarczano ją akweduktami. Wybudowano też 85-metrową studnię. W centralnej części Cytadeli znajduje się meczet wybudowany na polecenie Muhammada Alego. Jest w stylu osmańskim. Wieńczy go duża kopuła otoczona przez kilka półkopuł. Budynek otoczony jest dwoma 82-metrowymi minaretami. Wnętrze oświetlają żyrandole i kuliste lampy. W meczecie znajduje się marmurowy grobowiec, w którym pochowany jest Muhammad Ali. Na placu przy meczecie mury obronne Cytadeli oferują piękny widok na miasto.
dzielnica koptyjska. Mimo że Egipt jest w większości krajem muzułmańskim, to przez wiele stuleci utrzymywała się tu mniejszość chrześcijańska. Kościół koptyjski prawosławno-ortodoksyjny wyodrębnił się w V wieku. Wywodzi się z pierwszego kościoła egipskiego, którego założycielem miał być święty Marek Ewangelista, który miał ponieść śmierć męczeńską w Aleksandrii w roku 68. Obecny Tawadros II, odpowiednik papieża, uważany jest za 118. następcę świętego Marka. Aktualnie większość zabytków została przeniesiona do dzielnicy koptyjskiej w Kairze. Można tu podziwiać koptyjskie kościoły prawosławne, muzeum i żydowską synagogę. Najstarszy zachowany kościół to kościół Niepokalanej Dziewicy Maryi, znany jako wiszący kościół. Jest on jedynym w formie bazyliki. Kolejnym jest kościół świętych Serwiusza i Bachusa i kościół świętego Jerzego. Do dzisiaj oficjalnym językiem liturgicznym w piśmie jest język koptyjski. Piramida schodkowa faraona Djosera w Sakkarze ma 62 metry wysokości i jest najstarszą piramidą na świecie, wybudowaną około 2650 roku przed naszą erą. Piramida jest uważana za prekursora piramid klasycznych. 5 stopni piramidy są nadal widoczne i wskazują technikę stosowaną przez budowniczych. Zgodnie z tekstami piramid, najstarszego zbioru związanego z kultem zmarłych, faraon wstępował do nieba po wysokich schodach. Tak więc piramidy budowane są w kształcie monumentalnych schodów. Na terenie kompleksu jest wejście kolumnowe, piramida, dziedziniec i kaplica. Podziemna część piramidy stanowi labirynt tuneli, szybów i komór, które były przeznaczone dla najbliższej rodziny. W piramidzie znaleziono m.in. kamienne naczynia pokryte inskrypcjami, wśród których są imiona poprzednich władców Egiptu. Od 20 lat w Sakkarze prowadzone są wykopaliska przez polskich naukowców badających tereny przyległe do nekropolii obok piramidy Djosera. Odkryto tam rów o głębokości 20 metrów, a w nim mumie złożone w piasku. Naukowcy odkryli też pod kaplicą grobowiec urzędnika z czasów panowania jednego z pierwszych faraonów. Odczytano hieroglify. Grobowiec należy do mężczyzny o imieniu Mechczeci. Istnieją teorie, które sugerują, że piramidy zostały zbudowane przez kosmitów, głównie ze względu na ich precyzyjne wyrównanie z wydarzeniami niebiańskimi i zaawansowaną inżynierią. Jednak większość historyków i archeologów zgadza się, że piramidy zostały zbudowane przez starożytnych Egipcjan jako grobowce dla faraonów, wykorzystując tysiące robotników i dostępne w tamtym czasie technologie. Giza jest słynna na całym świecie ze względu na zabytkowy kompleks nekropolii, w skład którego wchodzą budowle wzniesione około 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Wielkie piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerynosa to kompleks nekropolii uznany za jeden z 7 cudów świata antycznego. Starożytnym Egiptem przez ponad 3 tysiące lat rządzili faraonowie. Byli to nie tylko królowie, ale także kapłani, wodzowie i sędziowie. Faraon był utożsamiany z największymi bóstwami, bogiem nieba Horusem i bóstwem słońca Re. Władza faraona była nieograniczona, a państwo było jego własnością. Faraon był najwyższym kapłanem bogów i jedynym, który mógł z nimi rozmawiać. Starożytny Egipt to jedna z najdłużej istniejących potężnych cywilizacji świata, a swoją długowieczność zawdzięcza również faraonom. Pierwszym faraonem Egiptu był Namer, który dążył do zjednoczenia kraju.
Jednakże jednym z najsłynniejszych faraonów był Ramzes II. Nazwano go Wielkim. Budował monumentalne budowle, m.in. świątynię Abu Simbel i wielką salę hipostylową w świątyni w Karnaku, które przetrwały do dziś. Wielkim faraonem był też Cheops, który zasłynął przede wszystkim zniesieniem dla siebie największej piramidy egipskiej na wysokość 147 metrów. Obecnie mierzy ona 138 metrów, a każdy jej bok ma 230 metrów długości. Byliśmy we wnętrzu tej piramidy. W środku znajdują się komory króla i królowej. Do obydwu trzeba wspinać się stromymi korytarzami. My dotarliśmy do granitowej komory króla. W środku znajdował się sarkofag. Wielka piramida postawiona została na wyrównanym terenie, a zmierzone różnice poziomu wynoszą do 2 cm. Boki podstawy ustawione są względem stron świata. Kamienne bloki z wapienia ważą około 2,5 tony, a największe 15 ton. Zostały ustawione z wielką precyzją. Cała budowla składa się z około 2,5 miliona kamiennych bloków. Ma masę ponad 6 milionów ton i zajmuje powierzchnię 5,2 hektara. Do budowy wewnętrznych komór użyto granitowe bloki ważące od 20 do 80 ton. Faraon Cheops na postawienie piramidy potrzebował 20 lat. Przy piramidzie pracowało około 100 tysięcy ludzi. Monolityczny posąg mitycznego Sfinksa, znajdujący się na terenie piramid w Gizie, zwrócony jest frontem na wschód w kierunku Nilu. To rzeźba przedstawiająca wizerunek faraona Chefrena. Ma 73 metry długości i 20 metrów wysokości. Muzeum Egipskie w Kairze zostało założone w 1835 roku. Oczywiście wiemy, że powstało nowe muzeum, którego budowa trwała 20 lat, ale niestety aktualnie nie jest dostępne dla wszystkich zwiedzających. Tak więc maskę Tutenchamona oglądaliśmy w starych zbiorach. Początkowo zabytki gromadzono w cytadeli Saladyna. Dzisiejszy neoklasyczny gmach posiada w swojej kolekcji wyposażenie z grobowca faraona Tutenchamona, posągi faraonów i ich żon oraz bogów i bogiń egipskich. Wszystkie eksponaty pochodzą z czasów starożytnego Egiptu. Drugim co do wielkości miastem w Egipcie, zaraz po Kairze, jest Aleksandria. Aglomeracja Aleksandria leży nad brzegiem Morza Śródziemnego. To miasto portowe. Miasto istniało od 2686 roku przed naszą erą pod nazwą Rakotis, a swoją współczesną nazwę zawdzięcza Aleksandrowi Macedońskiemu, który nazwał miasto własnym imieniem i przyczynił się do jego rozkwitu. Aleksander Macedoński, zwany też Aleksandrem Wielkim i Niezwyciężonym, to król Macedonii. Był twórcą bliskowschodniego imperium. Ambicją króla był podbój całego świata. Podbił Mezopotamię, Persję, zaatakował nawet Indię. Osobiście brał udział w bitwach i jego państwo rozciągało się od Grecji aż po Indię. Król przeżył 32 lata. Po jego śmierci królestwo rozpadło się. Następcy Aleksandra Wielkiego przyczynili się do dalszego rozkwitu miasta. Powstała słynna latarnia morska na wyspie Faros. Budowa została kilkukrotnie uszkodzona na skutek trzęsień ziemi. W 1480 roku sułtan egipski wykorzystał ruiny do budowy miejscowego fortu. Na fundamentach latarni obecnie znajduje się Muzeum Morskie i najstarszy meczet w mieście. Biblioteka Aleksandryjska była jednym z najważniejszych ośrodków nauki w starożytnym świecie. Została założona w 331 roku przed naszą erą
przez Aleksandra Wielkiego. Biblioteka miała 300 sal z określonej dziedziny nauki. W ścianach były wnęki, w których przechowywano zwoje papieru. Przez dziesiątki lat biblioteka kwitła i miała w posiadaniu wszystkie księgi ówczesnego świata. Cenne rękopisy, m.in. Aeschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa. Niestety pożar w 48 roku przed naszą erą zajął bibliotekę podczas bitwy Juliusza Cezara, ścigającego swoich wrogów, którzy schronili się w Egipcie. Pomimo wojen i pożarów, biblioteka dalej spełniała swoje zadania przez kolejne lata. Wzmianki z XIII wieku informują, że kiedy miasto zostało zdobyte przez Arabów w 642 roku, to muzułmanie prawdopodobnie spalili pozostałe dzieła. Natomiast według współczesnych historyków nikt nie zniszczył Biblioteki Aleksandryjskiej. Stopniowo znikała, podobnie jak jej blask. Mustafa al-Abadi, profesor historii na Uniwersytecie Aleksandryjskim, planował budowę nowej biblioteki i w 1990 roku ogłoszono międzynarodowy konkurs architektoniczny na budowę, która trwała przez 6 lat. Uroczyste otwarcie nowej Biblioteki Aleksandryjskiej odbyło się w 2002 roku. W murach biblioteki znajdują się m.in. szafki księgi, centrum kongresowe, planetarium i muzea, w tym starożytności, Muzeum Rękopisu i Muzeum Sztuki. Turyści mogą wejść na teren biblioteki, a wiele zbiorów jest dostępnych dla zainteresowanych. I my tam byliśmy. Ras Mohammed to przylądek na rivierze Morza Czerwonego u południowych wybrzeży Półwyspu Synaj. Przylądek obfituje w bogactwo raf koralowych, ryb, rozgwiazd, jeżowców, mięczaków i skorupiatów. Można tu spotkać również żółwie morskie i rekiny. Park Narodowy Ras Mohammed od dziesięcioleci fascynuje światową społeczność nurkową. I nas zachwyca to miejsce, byliśmy tam kolejny raz. Statkiem dopłynęliśmy do Białej Wyspy. To magiczne miejsce w sercu parku Ras Mohammed. Ta piaszczysta wysepka otoczona jest rafami koralowymi. W tym roku podwodny świat Anna oglądała pływając w akwalungu. Rafy koralowe w tym miejscu są uważane za jedne z piękniejszych raf na świecie. High above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high, the dream that you dare to wild.
To była piękna wycieczka. Wrócimy tam jeszcze. Thank you.